mieszkańcy Włodar spotkali się, by świętować niepodległość Polski. Wieczornica dzisiejsza jest zorganizowana ze względu na to, że chcemy, aby każdy uczestnik, każdy mieszkaniec Włodar mógł uczestniczyć w święcie odzyskania niepodległości. Nie każdy ma taką możliwość ze względu na to, że jest problem z dojazdem, nie może dojechać w większych miejscowości, więc ideą ogólnie jest idea jest taka, żeby każdy spośród mieszkańców mógł uczestniczyć w takim naszym święcie patriotycznym, ale naszym takim, że tak powiem, sołeckim. W ubiegłym roku wieczornicę zorganizowano po raz pierwszy. Była częścią większej inicjatywy związanej z realizowanym projektem. W ubiegłym roku zrobiliśmy z wielkim rozmachem, realizowaliśmy w sumie projekt Polsko Jesteśmy. Wtedy to był nasz chrzest bojowy, nie ukrywam. Dużo nas kosztował tremy, nerwów i stresu. Myślę, że w tym roku będzie lepiej. Jesteśmy, tak jak powtórzę się może, dumni z tego, że udało nam się to oddolnie zorganizować, bo przyzna pan, że niewiele jest miejscowości, które oddolnie, bez nakładów potrafią zorganizować taką imprezę patriotyczną. A myślę, że to jest dobra lekcja, zarówno przypomnienie dla starszych, a dla młodych nauka. Podczas wieczornicy mogli zaprezentować się mieszkańcy oraz uczniowie szkoły. Jako szkoła wartością nadrzędną naszej szkoły jest krzewienie właśnie naszej kultury, historii. W programie artystycznym, który dzieci przygotowały, właśnie jest ten wątek historyczny. Wydaje mi się, że to nasza rola jako szkoły. W roku 1788 rozpoczął obrady Sejm Wielki, zwany czteroletnim, gdyż jego obrady trwały 4 lata. Od 1788 roku do 1792 roku. Wielu mieszkańców Włodar pochodzi ze wschodu. Patriotyzm i przywiązanie do kraju ma dla nich ogromne znaczenie. W zasadzie większość mieszkańców przyjechała z jednej wioski ze wschodu. Oni się wszyscy znali już jako dziadkowie, rodzice i może im jest łatwiej tutaj wspólnie współpracować i bardzo taki duży patriotyzm mają. Właśnie to, te korzenie, które mają ze wschodu, pokazują tą tęsknotę za tym krajem, z którym musieli go opuścić, przecież tam była Polska, tak? Mieszkańcy mogli również wysłuchać prelekcji historycznej pana Marka Misztala na temat początków niepodległości Polski.